Mieszkańcy gmin Doliny Popradu, od miesięcy protestujący przeciwko planowanej budowie obwodnicy piwnicznej Zdrój, zyskują nowego sprzymierzeńca. Problemem zainteresowali się działacze Konfederacji. Goszcząc w miniony weekend na Sądecczyźnie, obiecali zainteresowanie tematem i wsparcie dla lokalnej społeczności. Te wszystkie czynniki będziemy podnosili, będziemy alarmowali w tej sprawie w Warszawie. Poczekamy na odpowiedź na interpelację i potem będziemy podejmowali kolejne kroki. Natomiast na pewno tego tematu tak nie zostawimy. Widzimy olbrzymi opór społeczny wśród mieszkańców miejscowości na Sądecczyźnie i będziemy dzisiaj mówili też o tym, że ich zorganizowany opór jest być może najważniejszym czynnikiem w tej całej rozgrywce. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, podkreślał również, że decyzja o rozbudowie drogi krajowej 75, która zdaniem mieszkańców Doliny Popradu jest początkiem tworzenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad korytarza transportowego dla tirów, została podjęta w sposób niemerytoryczny. W rządzie poszło zamówienie. Potrzebujemy dobrego hasła, bo są zarzuty, że nie budujemy infrastruktury. No to co robimy? Rzućmy hasło 100 obwodnic. Dobrze brzmi. To ile wypada nam w Małopolsce? Tyle i tyle. Aha, to ile w regionie nowosądeckim? Tyle i tyle. To gdzie to stawiamy? Może tu. Dokładnie tak było. Bo tak zapadają niestety bardzo często decyzje w Warszawie. Bez konsultacji, bez przemyślenia, bez wpisania tego w harmonogram rozwoju infrastruktury na lata. Obawy związane z powstaniem w Dolinie Popradu drogi dla ciężkiego transportu są ogromne. Zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy przekonują, że w Dolinie Popradu nie ma miejsca na tego rodzaju inwestycje. Zarówno ciągnąca się przez długi czas budowa drogi, jak i jej późniejsze użytkowanie będzie dla turystyki w tym regionie przysłowiowym gwoździem do trumny. Ktoś w 2017 roku wymyślił sobie kreskę na mapie, bo była najkrótsza i pewnie jest najtańsza. Ale musimy pamiętać, że ta kreska prowadzi przez Barcice, które są bardzo gęsto zabudowane, przez Rytro, które jest miejscowością tylko i wyłącznie turystyczną, która w swoim statucie już w pierwszym zdaniu ma określony kierunek swojego rozwoju jako turystykę, przez Piwniczną, która jest uzdrowiskiem. Plany są takie, żeby przez Dolinę Popradu poprowadzić korytarz transportowy na Słowację i dalej na Bałkany. My jako tutaj mieszkańcy małych miejscowości, ciasnych, zlokalizowanych przede wszystkim przy drodze krajowej, obawiamy się tego po prostu bardzo, bo to tylko i wyłącznie utrudni nam funkcjonowanie, byt, no i życie na co dzień. Kamil Jakubowski, działacz Konfederacji, a zarazem mieszkaniec Barcic, zwraca natomiast uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Jego zdaniem podnoszone przez Generalną Dyrekcję argumenty, według których budowa drogi ma poprawić komfort życia lokalnej społeczności, są kompletnie nietrafione. Zostaje pytanie, w jaki sposób poprawi się bezpieczeństwo lokalnej społeczności, kiedy na tym odcinku drogi zostanie zwiększony limit prędkości. Zostanie zwiększona ilość samochodów, które będą przejeżdżały koło naszych domów. Niektóre miejscowości zostaną przedzielone tą drogą na pół. Z jednej strony, z jednej części miejscowości dzieci będą szły do szkoły. Do drugiej części w jaki sposób przejdą przez ulicę. Niestety koszty społeczne tej inwestycji będą nieodwracalne. Poseł Robert Winnicki złożył do Ministerstwa Infrastruktury interpelację w tej sprawie. Działacze Konfederacji obiecali również, że będą w stałym kontakcie z mieszkańcami.